Dzień dobry, naszym gościem jest pan Jan Borowski, komenda, kierownik do spraw zakupu produktów rolnych w PepsiCo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie Pawle. Panie Janie, PepsiCo od 27 lat działa w Polsce z polskimi rolnikami. Jak wygląda ta współpraca? No i jaka jest tutaj też rola polskich rolników, też jeśli chodzi o ten łańcuch dostaw dla państwa? Pewnie to, co najważniejsze, to co ja uważam za ogromny sukces PepsiCo, to to, że kontraktujemy na potrzeby zakładu produkcyjnego w Grodzisku Mazowieckim ziemniaki tylko i wyłącznie polskim dostawcom. Kontraktujemy około 230 tysięcy ton ziemniaków z całej Polski i współpracujemy z około 80 plantatorami. Są to różni rolnicy o bardzo różnej skali działania, od takich mniejszych dostawców, którzy mają około 30 hektarów, do rzeczywiście bardzo dużych dostawców, którzy w swoim areale mają około 3,5, nawet czasami 5 tysięcy hektarów. Także skala i rozstrzał między tymi dostawcami jest spory. Poza statystykami, cyferkami w Excelu, te różnice, jeżeli chodzi o wiedzę i doświadczenie, są praktycznie niezauważalne. Państwo również prowadzą specjalny program odpowiedzialnego farmingu. Na czym on polega? Tak, zaczynając od początku, ten program z angielskiego nazywa się Sustainable Farming Program, czyli program zrównoważonego rozwoju. Jest to, czy rolnictwa, jest to program, który wynika tak jakby z tego, że my jako firma zdajemy sobie sprawę, jak duży wpływ na środowisko nas otaczające mamy. W pierwszej części, około 4 lat temu, skupiliśmy się na tym, żeby określić i doskonalić ten wpływ na środowisko poprzez działania poszczególnych zakładów produkcyjnych. Natomiast 3 lata temu powstał program, który miał zapewnić to zrównoważenie również we wszystkich gałęziach współpracujących z PepsiCo. I tak powstał między innymi Sustainable Farming Program. To jest system, czy to jest program, który w tej chwili funkcjonuje w 60 krajach na całym świecie, czyli mamy jako firma zasięg bardzo duży. I obejmuje 25 różnych plonów rolnych. To nie są tylko ziemniaki, tutaj wchodzi w grę kukurydza, jabłka, orzeszki ziemne. Te wszystkie płody rolne my jako PepsiCo na całym świecie kontraktujemy dla naszych konsumentów, czy w celu przetwarzania na produkty dla naszych konsumentów. I chcemy, żeby można było zoptymalizować wpływ tych rolników, czy oni sami, żeby optymalizowali wpływ na środowisko, ale oczywiście bez negatywnego wpływu ekonomicznego. Tak jak powiedziałem, ten program, czy już zdradziłem dwa elementy, z którego składa się ten program, to jest aspekt środowiskowy, czy taki filar środowiskowy. Oprócz tego mamy filar społeczny, który skupia się na zdrowiu pracowników, bezpieczeństwie pracowników poszczególnych gospodarstw i filar ekonomiczny, tak? Czyli tak jak mówiłem, oprócz tego, że staramy się zmniejszyć ten odcisk węglowy i wpływ tego odcisku węglowego na środowisko, które nas otacza, chcemy pomagać naszym dostawcom, jednocześnie optymalizować plony i dostawać te same rezultaty finansowe. Panie Janie, a łatwo jest, będąc rolnikiem, nawiązać z wami współpracę? Jakie są wymagania? Ja pracuję w PepsiCo 10 lat. Zaczynałem z taką, jako specjalista do spraw agronomii, zaczynałem z grupką 20 dostawców, którzy byli wtedy z PepsiCo 15 lat, czyli praktycznie od samego początku. W tej chwili mamy tych dostawców 70. Ja przeszedłem dość ciekawą drogę w naszej firmie, bo zaczynałem jako doradca techniczny, w tej chwili zarządzam całym działem. I wiem, że jeżeli tylko rolnik ma taką ochotę współpracować i jednocześnie dostosować swoje gospodarstwo do wymagań naszej firmy, to tutaj jesteśmy w stanie współpracować z każdym rolnikiem. Mamy to taki przykład z ostatnich 2 lat jednego z naszych rolników, który po 2 latach współpracy podpisał z nami 3-letni kontrakt, który gwarantuje mu i nam potrojenie wolumenów kontraktowych. Tak? To pokazuje, że
Oczywiście poza takim aspektem właśnie finansowym, ta kwestia ludzka i naszej współpracy układa się bardzo dobrze. Panie Janie, a wspomniał Pan o ziemniakach. Czy to w grę wchodzą jakieś specjalny rodzaj ziemniaka, który Państwo wykorzystują do swoich produktów? Jasne. Tych typów ziemniaczanych są trzy typy ziemniaczane i o nich nie będę mówił w szczegółach, bo to pewnie każdy z Państwa może przeczytać. No tak. Natomiast ziemniaki, które wykorzystujemy na przerób na chipsy, wymagają pewnie kilku elementów składowych. Pierwsze, niskiego poziomu akrylamidu. My jako firma staramy się znowu dawać produkt, który jest maksymalnie bezpieczny i na to zwracamy uwagę. Oprócz tego te ziemniaki muszą mieć pewne parametry jakościowe też na dość wysokim poziomie i tutaj oceniamy ten surowiec po zbiorze w trakcie wegetacji. No i trzecia najważniejsza rzecz to jest zawartość suchej masy w bułwach ziemniaków. Chodzi o to, żeby te ziemniaki były chrupiące i sprawiały przyjemność w czasie konsumpcji. W naszym miksie odmianowym mamy 15 odmian i tu pewnie co warto zauważyć, mamy też pewną unikatową politykę, jeżeli chodzi o dobór odmian, bo staramy się te odmiany pozyskiwać tylko dla siebie, tak? Czyli jeżeli znajdziemy na rynku odmianę, która ma dobre parametry fizyczne dla nas, dla zakładu, dla naszych konsumentów, ale pewnie co najważniejsze dla rolników, to znaczy, że ich znowu przychód z hektara jest na odpowiednim poziomie, to podpisujemy z właścicielem odmiany wyłączność. Tak, żeby ta odmiana była rzeczywiście tylko i wyłącznie dla nas, żebyśmy mogli się pochwalić czymś unikatowym. I pewnie co jeszcze jest ważniejsze tutaj, to fakt, że my mamy swoją stację namnażania odmian w Stanach Zjednoczonych, w Rylandę, i tam dokonujemy selekcji odmian, których jesteśmy właścicielami. Szczerze mówiąc, w 5-10-letniej historii nie spotkałem żadnego innego zakładu produkcyjnego, który w tak szeroki sposób podchodzi do tego zagadnienia, a wiemy już, czy ja wiem ze swojego doświadczenia, że dobór odmian ma niesamowity wpływ na preferencje konsumentów. No właśnie, panie Janie, ziemniak ziemniakowi nierówny. A państwo 2 lata temu ogłaszali, że do 2025 roku zainwestują o 1/4 więcej w poszukiwanie nowych odmian. Czy może też ktoś w Polsce się też w tym temacie dzieje, jeśli chodzi o te nowe odmiany ziemniaka? Jasne, jeżeli chodzi o Polskę, Polska jest częścią takiego hubu europejskiego, tak? Jeżeli chodzi o pozyskiwanie odmian. Wdrożenie jednej odmiany trwa około 8 lat. Od takiego momentu, w którym znajdujemy odpowiedni ród, czyli znajdujemy potencjalnie dobrą odmianę, a mówiąc szczerze, to znajdujemy 5 bulw pod krzakiem, które nam dobrze rokują w jakiś tam sposób. I w kolejnych etapach namnażamy ilość do takiego stopnia, żeby można było dać rolnikowi materiał sadzeniakowy na 1 hektar. Tak, wyhodowanie takiej i sprawdzenie takiej odmiany to jest około 8 lat. My w tej chwili współpracujemy z 6 największymi producentami materiału sadzeniakowego na świecie i szczerze mówiąc mamy 2 kolejnych kandydatów w kolejce, którzy czekają na zwalidowanie pod kątem preferencji konsumenckich znowu i preferencji naszych rolników. Wygląda na to, że za te 5 lat, zgodnie z tym, co mówiłem na 25-leciu programu Agro, rzeczywiście to, co obiecałem, stanie się prawdą. Panie Janie, a jeśli chodzi o polskich rolników, czy jest coś takiego szczególnego, czym my wyróżniamy się na tle naszych kolegów z Europy Zachodniej? Miałem okazję spotkać się z kilkoma rolnikami, którzy kontraktują ziemniaki dla naszych zakładów w innych krajach. Szczerze mówiąc, ponieważ nie mam dużego pola porównania, ja tak jak mówiłem, ze swoimi rolnikami współpracuję 10 lat, ale to, co niesamowicie cenię, może nie to, co różni rolników, ale to, co niesamowicie cenię w naszej współpracy, to przede wszystkim bardzo duża otwartość na zmiany i chęć wdrażania nowych inicjatyw. Takim właśnie, myślę, projektem jest ta inicjatywa czy program zrównoważonego rozwoju. Takim również
potwierdzeniem tego jest wdrażanie takiej digitalnej platformy, która nazywa się CropTrack, do monitorowania naszych plantacji ziemniaczanych i modelowania prawdopodobieństwa wystąpienia chorób na polach, tak, po to, żeby rolnicy mogli odpowiednio się przygotować pod kątem ochrony tych naszych ziemniaków. I to jest pierwsza rzecz, a druga to to, że przez te 10 lat czułem się członkiem takiej dużej rodziny rolniczej. Tak? My nie mamy, oczywiście poza zachowaniem tajemnic takich, które wynikają z kontraktów, ale my nie mamy ze sobą tajemnic, jesteśmy w stanie porozmawiać o wszystkim. To jest fantastyczne, dlatego że w tych bardzo trudnych czasach covidowych, gdzie mamy, no wszyscy mamy olbrzymie przed sobą wyzwania związane z tym, jak funkcjonować i gdzie funkcjonować. Rolnicy bardzo mocno rozumieją to, co się dzieje i pomagają na wszystkich możliwych platformach, tak jakby dowiezienie tego produktu do naszego finalnego konsumenta. Na koniec chciałem jeszcze zapytać, czy dla takiego koncernu jak PepsiCo susza jest jakimkolwiek problemem, no bo to też są jakby Państwo uzależnieni od swoich dostawców, którzy no też no, zmagają się z różnego rodzaju nieprzychylnością, jeśli chodzi o naturę. To, co z jednej strony jest bardzo trudne i czasami frustrujące w tym zawodzie, który robię, to właśnie, który uprawiam, to jest właśnie ta aura. No tak. Jej nieprzewidywalność z jednej strony bywa frustrująca, z drugiej strony często to też pomaga i rolnikom, i nam w trudnych sytuacjach. Temat suszy jest o tyle ciekawym tematem, że może zostać odpowiednio zarządzony przez zwiększanie możliwości nawadniania u naszych plantatorów. I w tej chwili około 70% plantacji, które są zakontraktowane na potrzeby PepsiCo, ma możliwość i dostęp do nawadniania. Z drugiej strony to znowu, do czego wrócę, czyli ta nasza inicjatywa zrównoważonego rozwoju, pomaga rolnikom zoptymalizować to nawadnianie. Tak? Czyli daje im narzędzia do sprawdzenia, jak dobrze nawadniają pola. Pozwala im też te narzędzia wykorzystywać w codziennej praktyce, tak? Czyli taka instalacja higrometrów na każdym polu, żeby sprawdzić, na jakiej głębokości, jak ziemniaki są wygodnione. Bo tutaj każdy dzień opóźnienia nawadniania może po pierwsze zoptymalizować koszty, ale po drugie, jeżeli jest niewłaściwie zrobione, to oczywiście też może wpłynąć na plon. I stąd te wszystkie narzędzia, które udostępniamy dostawcom, co mają pomóc im w podejmowaniu optymalnych. Także odpowiadając na pytanie, w perspektywie takim, w horyzoncie takim pięcioletnim, myślę, że nie jest, czy susza nam nie jest straszna. W momencie, w którym jesteśmy teraz, też jesteśmy optymalnie na nią przygotowani. Panie Janie, dziękuję bardzo za rozmowę. Panie Pawle, bardzo dziękuję również. Życzę ładnej pogody w dalszym ciągu trwania lata, no i też zdrowia, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Dziękuję bardzo.